Witam, Emilia Chmielińska. Dziś moim gościem jest Monika Kuszyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która przywiozła ze sobą swoją daleką muzyczną podróż, a właściwie powrót z tej muzycznej podróży. Nowa płyta, Ocalona. Powiedz mi, co było takim głównym bodźcem do tego, że ta płyta powstała? Co było takim najważniejszym impulsem? Myślę, że ciężko jest określić jakiś jeden impuls. Po prostu to był cały proces, który w ostatnich latach już gdzieś w moim życiu miał miejsce i tak na półmetku mniej więcej tego okresu sześcioletniego, ostatniego mojego dziwnego, poczułam, że jest czas, żeby wrócić do życia. No a moim życiem jest śpiewanie też, między innymi. Nie miałam żadnego planu konkretnego, nie wyznaczałam sobie żadnych terminów. Po prostu zupełnie spontanicznie to jakoś tak się udało zrobić. Powstał zespół, z którym sobie gramy, tworzymy i tak to się zrodziło. A pamiętasz pierwsze słowo, które napisałaś właśnie z myślą o tej płycie Ocalona? Pierwsze dwie piosenki, które są na tej płycie, a które powstały jako pierwsze w ogóle, one się urodziły zupełnie nie z myślą o mojej płycie solowej, tylko to były piosenki, które znalazły się na różnych składankach, na dwóch składankach dokładnie. Znaczy, na jednej składance i na jednej płycie solowej mojej przyjaciółki Beaty Bednarz. To był mój taki gościnny udział. Ta piosenka z Batką tutaj też się znajduje. Mm-hmm. To był w ogóle pierwszy utwór, który nagrałam po tej kilkuletniej przerwie. No i to był jeszcze taki czas, kiedy w ogóle nie myślałam o swojej płycie. Zupełnie nie czułam się na siłach kompletnie. Ale ona jakoś tak przekonywała mnie, żebym próbowała coś zrobić i to był ten fortel, że nagrajmy coś w takim razie razem. Teksty są twojego autorstwa, są bardzo osobiste, dotyczą tego, co przeżywałaś w ciągu ostatnich kilku lat, ale to są teksty bardzo optymistyczne, teksty niosące radość. Była taka w twojej głowie myśl przewodnia, jaką chciałaś zawrzeć w tych tekstach? Na pewno były te tematy, które chciałam poruszyć w piosenkach, czyli od słabości do podniesienia się z tej słabości, właśnie z nastawieniem głównie na to podniesienie się, nadzieja, coś czego szukałam i co przychodziło do mnie w trudnych momentach. Poczułam, że to jest po prostu, że to ma sens, co ja robię, że to nie tylko służy mnie samej, ale też może służyć innym.